Cześć witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Tajga, To jest kolejny odcinek z HardWorda I słuchajcie dużo osób mówi o Taiga Daj następny, daj następny Jestem, i słuchajcie, pamiętacie może naszą starą bazę To ciupkę zrobiło się to Pustawo, ale totem nadal jest nasz Tylko wynikła taka sytuacja W ogóle patrzcie tutaj troszeczkę Pozwoliłem sobie dobudować, ale nic nie ma Już tłumaczę i objaśniam dlaczego Patrzcie uważnie Więc tutaj Koledzy postawili nas zamurować Troszeczkę zburzyli, ale mimo wszystko nas zamurowali i musieliśmy sobie troszeczkę jakoś poradzić Dlatego teraz, uwaga uwaga Bo nasza baza powstała tutaj i się tworzy I do tego żeby nikt nas już więcej nie zamurował zbudowaliłem totem tam Tam I tam Przez to całe to na pole jest moje I moich yy, Pobratymców też troszeczkę widzów spotkałem. Goni jakąś e, koleżkę tutaj zidomą. Tajga, nie, bo ja jestem Twoim widzem. I nie zdążył mówić, kiedy dostał w plecy, i umarł, ale w gruncie rzeczy przeprosiłem, i było fajnie. Także zapraszam do grania. I co i temów? Tam, taram, taram, tam, ta Nie ta skrzynia. Tam, taram, tam. Strzelba, pistolet. Karabin. Także mamy wiele rzeczy, i dzisiaj Wróży... Wruszy... Mamy też niebieskie, ale to dostaliśmy. Od e, dobrych przyjaciół. Ogólnie jeszcze na niebieskim nie byłem, ale kiedyś się wybiorę Mamy wiertło, mamy dwa piece hutnicze, mamy sporo skrzynek, masę itemów, po prostu patrzcie nie Pochwalę się strzały Silnik, skrzynia biegów, dwa koła, dokładnie jeszcze dwa i będziemy mieć w ogóle jeci, trochę skóry I w ogóle fajnie jest, także dzisiaj nastał dzień, już widzę, ok Ruszymy sobie po czerwone i na hangar ewentualnie w ogóle nas zamurowali ci koledzy, bo ciupkę mogłem być dla nich niemiły. Coś tam im powiedziałem dwa słowa za dużo strzały mamy, także ruszajmy. I niestety troszeczkę chyba się nie polubiliśmy, ale ja z reguły sąsiadami prowadzę troszeczkę taki agresywny styl bycia i dosyć się nie lubimy. Chociaż tutaj zaraz wam pokażę. Z nimi się nie lubiłem tutaj w gruncie rzeczy. My koledzy, pamiętajcie. Cześć, halo jesteście! Cześć. O, cześć! Miłego dnia. Masz obronę. O, dziękuję, za co? Ale ty jesteś miła. Ale siekiery do tej pory nie oddałaś. A siekiery nie oddałaś. ja nie mam żadnej twojej siekiery. Jeju! Ej, tobie też laguje ta skrzyneczka jak tak spada. Co mówisz? Czy też ci tak laguje? Masz jeszcze jednego. Ej, ta skrzynia tak długo spada. Dziękuję, dobra, to ja lecę. Miłego, cześć, cześć. Siema, lala. I widzicie? Tutaj y, Troszeczkę ich poobrażałem, ale w gruncie rzeczy się lubimy, nawet obrąga dostałem, także Chętnie sobie zjem I pójdziemy na hangary, potem pójdziemy troszeczkę na czerwone, pobijemy może jakieś dzieci, coś wykopiemy I ewentualnych oponentów tutaj paw-paw ze strzelby, bo muszę się nią nacieszyć W ogóle pistolet też dostałem I straciłem go następnego dnia i znowu go odzyskałem, bo... Halo? Halo. Pokaż się, pokaż się tu! Gdzie jest? Nie widzę Cię. A, spoko, dobra, to, to żyj sobie i ten. Są jakieś fajne skrzynki na hangarach, czy nie bardzo? Widzę tam jakąś skrzynkę. Ej, 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 ej. Co to takiego? Naprawdę widzę skrzynkę, idziemy po nią. Tutaj raczej jest zbierany, bo tutaj nasz koleżka. Biegłem. On, nie, nie, wycelował, nie. Ten wycelował akurat ze mnie, do mnie z łuku. Ja tak, e, e, lala. Wyciągnąłem pistolet. Przyciągnąłem. O, on. Dobra, sorry, pomyliłem cię. Już się nie chciał bić, i on powiedział, że nie ma dużo rzeczy, i, i żebym, że on sobie pójdzie, a ja mu nic nie zrobię. A ja mówię, no dobra, ewentualnie możemy tak zrobić. I go zostawiłem, nie zrobiłem mu kuku. Skrzynie. Dwa naboje duveltuwa. Ej, ty dzik. Halo, dziku. Kolejna skrzynka. Pierwszy raz jestem na hangarach, jak są jakieś itemy. Lol, Kradniemy, co bo padnie. Dobra Dziku, Goddammit Te dziki są najbardziej irytujące, bo w sumie Co ja ci robię, a ty mnie tak bijesz? Już straciłem dużo HP Także teraz jak ktoś Tutaj miałem ognisko właśnie i ten koleżka do mnie Serię zemczwórki poleciał Tak tu 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 Nie mam prawa mi takich spadków FPS-ów, a mam Ja nie wiem co ta gra sobie wyobraża, kompletnie Nie mam pojęcia czemu tak się dzieje i jeśli ktoś ma jakieś rady to chętnie I jeśli chcieli, słuchajcie Zrobiłem taki deal jeśli chcecie, dwa odcinki z rzędu hardwarda, czyli ten, i następnego dnia następny, to 35 łapy w górę. A jak nie, to wrzuca jakiś inny odcinek, także wiecie. W waszych rękach wszystko i wiecie. No i, no i czemu mi tak te FPSy spadają? Jezu, normalnie gram mam 140. Nie mam prawa mieć aż takich spadków, bo to się nie godzi, tak? A mimo wszystko są. I ja nie wiem troszeczkę co o tym myśleć. Chciałbym też spotkać ewentualnie jakiegoś oponenta skrzynka. Dobra, dwa naboje do shotguna, ok, fajnie, co prawda jakiś, żadnych jakichś takich, wiecie, szał nie ma, ale i tak jest fajnie Także możemy z tym ruszyć gdzieś, bo shotguna właśnie też mam, ale tej broni nie używam, bo mi szkoda Bo jeszcze zginę i będzie słabo, a ona jest dosyć droga Znaczy, kwestia tego, że jeszcze na niebieskim nie byłem, dlatego to troszeczkę, według mnie jest yy, kosztowne i gdzie jest niebieskie, niebieskie jest tutaj. My tu? Czerwone. Także wykopiemy sobie troszeczkę czerwonego, zabijemy jakieś dzieci, i ewentualnie chciałbym polować jakiegoś typu nia. W tym serwerze spore są lagi ostatnio. Także nie wiem o co chodzi. Tak samo z tymi FPS-ami. Naprawdę jeśli macie jakąś radę, to ja chętnie. Bo troszeczkę bezradny jestem w tej sytuacji. Po czym nie mam 30... Słuchajcie, no... Jak nagrywałem, miałem spadki do 58. Cóż to jest? Tak, skóra, dobra, powiedzmy, że mnie to nie jara jakoś. Także tak miałem spadki do 58. Teraz mam 30 FPS-ów stałe, a i tak potrafi mi o te 3-4 FPS-y spać na sekundę i to mnie troszeczkę. irytuje, tak? Umówmy się. I dzisiaj. No pozbierajmy, zapolujmy na jakieś jeci, ogólnie dużą bestię. O, na tego pana też możemy, chociaż z niego nic konkretnego... No i zniknął, dobra. Widzicie? Ledwo wycelowałem. Podniosłem broń i tyle z nim było. Także dzisiaj troszeczkę pozbieramy, poeksplorujemy, bo takiego odcinka ewidentnie brakuje. A w następnym po prostu już e, popolujemy sobie na jakiś ludzi. Najpierw ze strzelbą, potem ją odłożymy, żeby jej nie stracić, bo na pewno umrę. A szkoda byłoby tracić tak fantastycznej broni, która przeważnie że wymaga 50 czerwonego. To w gruncie rzeczy, ja 50 czerwonego zdobyłam na dwa razy kopania. Widzę, widzimy przeciwnika. Dobra, mob zniknął, a ja my tutaj. du, 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 du. Po co kopanie, ja mam tego sporo Ale chodźmy zapolować Dwóch Wyciągnę strzelbę E, 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 e Dostał w nogę, dobra O nie, dziki, to było bez sensu A, to nie było najmniejsze. Ale to, to jest y, team play jakiś moim. Nie, ten długi mnie goni Dobra Aha, wdepnę, skwasił mnie Słuchajcie, musimy wybrać sobie jednego oponenta, jest ich dwóch Także biegniemy za tym, chociaż tamten dostał No nie! Bo Boże! Czy, czy ktoś to widzi? Spadek do 21 FPS-u Niestety laguje i jak ja mam tutaj trafić tego... Koleżka Nie wiem czego trafiłem, e, kolejne dziki Fuck. To może nie było najsensowniejsze Przeladowałem nie No, oni biegną jak dzicy. Czu czuję, że to nie, nie wyjdzie mi. Ale ucieka, pierniczony. Saj, ty masz duży czerwonego, ja w to wiem. Ja w to wierzę. I też to wiem. A, Mary Marley! My koledzy, chyba. Aj, my koledzy, czy nie? Bo jak nie, to masz hita. No i ja nie wiem, czy to my koledzy, czy nie, bo ucieka. Dobra, trudno. Wiecie, także tutaj. To jest nasz region i niech sobie nikt nie myśli, że on tu może zbierać, kiedy my przyszliśmy polować. Tylko te dziki bestie, Jezus! Nie mam pędzia co zrobić z tą grą. Po prostu... Dostanę od niej... Czekaj, spazmów. Co, co znaczy, że coś dostanie spazmów? Nie wiem, ale ja dostanę spazmów. Także to mi może dolegać. Naprawdę potrzebuję rady, weźcie mi, koledzy, pomóżcie. W ogóle fajnie, że ten hardward... Tak wam się spodobał to strzał w dziesiątkę po prostu, jak boni dydy. Lol, jak Bonnie Było sporo czerwonego, jak ich goniłem I słyszałem też że jakieś yeti, jak mnie goniło tak grze W gruncie rzeczy, mogłem sobie coś tutaj ustrzelić A te naboje marnujesz już tak troszeczkę dla szpanu, bo w gruncie rzeczy, albo mogłem z uku, Ale widzicie, jaki pobóg, jakbym wyskoczył do nich z łuku, to cwaniaczki by się pruły, a jak... Oddałem strzały ze strzelby, co prawda dostał w nogę i powinienem lepiej przycelować to od razu, wiecie. E, troszeczkę miękko w majtach i. biegną jak najdalej. I w góry. Więc to jednak jest broń. Przeładujmy sobie na wszelki wypadek. Nie, mam przeładowaną, także wszystko jest fajnie. Oj, to promieniowanie. Mech. W gruncie rzeczy. O, bursztyn, fajnie, bursztynu mam mało. I słuchajcie, co do... Żebyśmy sobie wyjaśnili reguły w jakich chciałbym żebyśmy grali na tym serwerze Nie, nie będziemy mieć jednej bazy Ale chętnie zrobiłbym tak, że osiedlimy się wszyscy w jednym regionie Po prostu będziemy żyć razem Pomagając sobie i strzelać w jakichś oponentów, także Nie razem, a blisko siebie w takim sojuszu Każdy sobie pomaga, można sobie coś pożyczyć, będziemy dobrymi wzorcowymi sąsiadami I takie coś chciałbym tutaj ewentualnie osiągnąć Nie wiem, jak się na to zapatrujecie Naprawdę go w głowę nie trafiłem? Fak. Z reguły on jest bardzo prostym przeciwnikiem, jak stoi, zaczyna. Jeju, dobra. Dzik. Jest bardzo prostym przeciwnikiem, jak stoi. Dziku. Dobra, dzita. Dobra, dzik spacyfikowany teraz tylko to. Jak on strzela, to wtedy wystarczy w niego również strzelić, i on wtedy. Kończy swój żywot. Tuż, Tłusz, tuż jest bardzo ważny do naboi, także to też jest rzecz, którą chciałbym tutaj zdobyć. Ale mnie kuś ten Yeti, z niego jest skóra, a skóra jest potrzebna do broni. Ogólnie jest to całkiem cenny surowiec. Ty, Jelonek. Dobra, Jeloneka też zabijemy. Bo on się czai, żeby mnie zabić. Ja widzę to, widzę po prostu. Eee, I see. I see, jak we wacy wierścieni. Kto grał, ten wie. A kto nie grał, ten niech sobie zagra i będzie wiedział. Więc Yeti. Łyczek szklanki wody. Ah, znaczy łyczek wody ze szklanki. pełnej wody. I mamy cię, Eti. Sześć strzał wystarczy. Raz. Dostał. Dwa, dostał w ramię. Trzy, dostał. Ewakuacja. I teraz trzeba uciekać. To jest ten moment, w którym biegniemy, aż mi się znudzi. Trochę jak w Metinie, nie? W Metinie chyba też się tak robiło. I teraz odwracamy się. Dostał. Zamachnął się, nie trafił, także czwarty strzał celny oddany Piąty nie trafiony, jednak jego pierwszy trafiony Także, wezmę w tym biegu po jeden Dostał jeden strzał One shot, one kill guys, także Huf, uf, uf, uf. Przy... Ej ty! Ej, nie tak się umawialiśmy Ty jesteś na strzała, ziomuś Gdzie on jest? Fuck Wracaj tutaj Koleżka, dobra, mamy go. Zgiwerki nie będziemy celować, bo szkoda nabój, ale łuk, wycelowany, skupiony. Klik. I on jeszcze żyje. Drugi klik. I prosto w głowę, aż zaskwierczało. Ci please. Duży zwierzęcy. Meg, jeszcze dwa, to bardzo słaby drop. Ale zabity przeciwnik, także można na coś tutaj popolować. Ewentualnie fajnie można to sobie Aima potrenować Hmm Chodźmy gdzieś dalej. Yy, chciałbym dużego go bić, bo yy, z tych takich strzelających to w gruncie rzeczy nic ciekawego nie dropi, ja tylko potrafię namęczyć człowieka O siekierkę mam, dobra odzyskałem No właśnie z tą siekierką, bo chyba nie zakończyłem wątku yy, Stałem pod bazą i coś mówiłem do tej koleżanki, cześć lala, w ogóle bardzo sympatyczna dziewczyna no to jak się zachowywałem to jest bardzo miła yy, <grymne> Znaczy no no troszeczkę Ale ja lubię w tej grze być taki trochę Lubię na przykład zabijać ludzi i zabierać im ekwipunek niż po prostu sam zbierać Bo mi się nie chce zbierać Potem to jest właśnie taki fajny survival, że idę A i, słuchaj to jest moje Na przykład podobnie chcieli zrobić tacy sąsiedzi Sąsiedzi, że Postanowili sobie Widzę, widzę przeciwnika, dobra Drugie podejście on już ucieka? No Jezus! Ledwo zacząłem biedzę, on już ucieka. No, no i jak ja mam się bawić? Że zbudowali mur i stwierdzili, że będą pobierać opłatę za przejście. No i jedno y, C4 poszło. I już y, nie cfaniakują oni trochę. No i zniknął. I tyle. Nawet nie ma teraz czerwonego, gdzie wykopać, bo poznikało. A chciałbym wejść do kuli. Zobaczcie, czy coś się przypadkiem nie zryspiło, bo chodzą plotki, że tutaj i itemki się pojawiają. Znaczy ja w gruncie rzeczy nie wiem, ale pewnie tak jest, bo jeszcze. ani razu nie udało mi się zebrać. No jest tutaj jedna skrzyneczka, ale do niej nie da się dotrzeć. Zaufajcie mi, bo na niej nie razy już się kampiłem. Także uciekamy, bo jesteśmy napromieniowani. I w Kangarach też mówią, że jest bardzo dużo rzeczy, zawsze. a ja. Największą rzecz, jaką znalazłem w hangarze, to była skrzynia biegów i tylko raz, a tak to ewentualnie tylko amunicję znajduje, także bardzo słabo. Trafił w głowę. Dostał na Hita. No. To jednak jest ten cel, ale zwierzęta łatwiej mi strzelać niż w ludzi, bo ludzie jednak mają bardziej niespodziewany movement i taki, już taka adrenalinka, że on faktycznie może mnie ograć. Może zagrać troszeczkę lepiej niż ja. I może trochę mi problemów zrobić. Ze zwierzętami raczej jest tak, że jak troszeczkę pobiegam, to mi odpuszczam. A są takie skurczybiki na tym serwie, co potrafią mnie gonić, 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 i jeszcze raz gonić. Tuż tu w gruncie rzeczy też można przyfarmić. Także dziku? To jest dzik czy. Dzik! Bolała się krew. A dziki też mają całkiem ciekawy movement, bo one. Dosnął? Bo one jednak nie biegną cały czas prosto. No, i tak mówiłem, on strzela i ty robisz kontrstrzał. I ty dostajesz, ale on pada na hita, ty w gruncie rzeczy lekko się zatruwasz. Więc yy, z takiej sytuacji dużo lepiej wychodzimy. Kolejna skóra, no skóry mam masę. Ale jeszcze nie mam wcale jakichś mega dobrych temków. Miałem mniej więcej M4 maszynowej. Ty, nawet tej nie automatycznej nie mam. Maska, okej, okay, dobra, skórka, skórka, ścięgno. Wezmę, że akceptuję. Ale tutaj jak na razie pusto. Graczy na serwie z masa. A tutaj widzę skałę? A, żelazo, żelazo, nie kopę, bo szkoda, kilofa. Od kiedy mam wiertło, to żelazo już jest w ogóle niepotrzebne. Ale za to węgiel się przyda. Tak, dzisiaj faktycznie troszeczkę mogliśmy popolować. Szkoda tylko, że każdy pouciekał, bo to, to jest smutek trochę i rozpacz. Ale nie, wszystko było fajnie. Jak ktoś jest we dwójkę, jest ciężej. Przeważnie, że ja też poluję we dwójkę. A robi się noc tak, że ja. Raczej kierowałbym się, wiecie, ku powrotowi. Ewentualnie możemy zacząć jeszcze chwilkę na hangarach, zobaczyć, czy ktoś tam e, być może być może żyje. 14 czerwonego. Fuck, kład! Schowajmy się. Jedzie? Czecie? Coś do obrażenia. Nie widzę nic. Widzę kogoś. Spokojnie też mam czarno, ale widzimy jego nik. Także to, to jest jedyna nasza oznaka, że coś robimy. On zginie. Aha, on jest bez eq On jest nic nie ma. Nie, to puszczamy go. A słuchajcie, robi się ciemno. Słyszę głosy. Wyjdźmy stąd, bo tutaj nocy są bardzo ciemne. To już powinniście nieco więcej widzieć Ale wydaje mi się, że wy widzicie mimo wszystko troszeczkę więcej niż ja No, a jestem się jak kred. Także dojdźmy na hangarów i jak tylko... Wiecie Kogoś spotkamy to zabijemy, a jak nie to pożegnamy się I zapuścimy w następnym odcinku na ludzi Potem był taki bardziej wyprawczo, pozbierajmy sobie coś Pozwiedzajmy, a w następnym już czekaj, będziemy stać pod bazą I tylko jakiś ludzikusów, kusów mmm, Płoszyć No, to, to jest dużo ciekawsze w tej grze Ganiać kogoś z siekierką Albo z dzidą, albo z łukiem A w ogóle jak ktoś kozaczy, a ty wyciągasz strzelby i oddajesz y, dwa strzały I on wtedy już... Nie, nie, on nie chce już walczyć a tam coś się błyszczało Moje bystre oko zwiadowcy dostrzegło jak ktoś kruszył skałę Także chodźmy Może ktoś tam... Czy ktoś tam jest? Coś się przemieszcza nie... Słyszę łuk, dobra Słyszałem, dzidę Musimy się lepiej spozycjonować. On też nas nie widzi, trzeba o tym pamiętać. To nie jest zwierzę, które widzi w ciemnościach. Ale człowiek, on też się boi. On też teraz się stra. On. On się penia. Ale ja też się trochę peniam. Także. Wiecie. Mamy przewagę. Spójrzmy na to. Słyszy... Dobra, mam skałę. Widzę gościa skałą. Bierzemy oczywiście do ręki kilof, bo tak wygląda mnie pozornie. Mierzy do mnie. NIE! LAK! LAK ŚMIERCI! Nie trafiony? Nie trafiony? Nie trafiony? Nie trafiony? Halo! Ktoś oddał salwę, strzelali do nas! Jeju, dobra, biegniemy tu. Zwróciliśmy cały lud, ale czy to jest ważne? Troszeczkę amunicji, oj! Kolejny dostał salwę, dobra. A to jest M4, z M4 nie powalczymy, nie, nie ma bata Chociaż dobra, mamy jeszcze bodajże pół... jeden amazyne, amazynek Ta gra przy respie się bardzo... jest niestabilna Niestety Ale... Aj, drzwi otwórzmy Pójdźmy nam, zobaczymy czy ktoś jest tam jeszcze jest Tutaj miałem lampkę kiedyś Jest lampka, okej okay. Czyli skrzynka, cztery amunicji, cztery musi wystarczyć Ale na pewno ma full HP Także słabiutko. Dobra, ale mimo wszystko zajrzymy. No jednak strzelać do mnie z karabinu, pewnie półautomatycznego, bo jakaś bieda, typowa cebula, ale tak się nie godzi. Popiłem normalnie jak kieliszkiem wódki. To była woda cytrynowa, ale wiecie, na odwagę. No ale żeby od razu z karabinu do mnie mierzyć. W ogóle, kto mnie zabił? Bo jak podnikł, może nie dokojarzył. To już tak trochę słabo, bo jak chciałbym do swojej tanki. Widzicie, już uciekł. Aj ty, który do mnie strzelałeś, pokaż się. Widzicie? Nawet nie odpowie pies. No już wracaliśmy do domu. Ale my dostaliśmy stery od razu, także. Nic nie mogłem zrobić, bo ja nawet nie widziałem przeciwnika w nocy, to jednak wiecie, to nie jest walka. Myślałem, że ja mam przewagę, po czym przyszedł trzeci i skorzystał z mieszania i mnie zabił. Ale słyszałem te strzały, to da, to da, to da. Także tutaj już raczej nikogo nie ma, więc cóż. Zwykle wam bardzo serdeczne za oglądanie. A jeśli wy macie go zobaczyć kolejny odcinek z HardWorda już jutro, to 35 łapek w górę. A nie, jeśli nie, to... I wszystkie ważne linki w opisie, to jest ważne to w normalnej kolejności się bawi. Także cześć, do usłyszenia, siema na rapa!